Anton Protasiewicz i Golob, wyścig 15. Bardzo dobrze Tomasz Golob, również świetnie Johnson, ale teraz proszę Państwa Tony Rickardson wydostał się na prowadzenie. Tony Rickardson, kask biały. Andreas Johnson jest na trzeciej pozycji, a Tomasz Golob teraz bardzo szybko ściął do wewnętrznej, oszukał Tony'ego Rickardsona, ale na nic to się zdało, bo Rickardson jest cały czas na prowadzeniu. Tony Rickardson i atakujący, szarżujący po zewnętrznej bydgoszczanin już jest pierwszy, ale Tony Rickardson nie zwykł oddawać pola. No proszę Państwa, nawet to zwycięstwo Tomasza Golowa przy czwartym miejscu Piotra Protasiewicza oznacza wygraną zespołu z Torunia. No a mówiono, że w Bydgoszczy Bractwo Polonia jest nie do pokonania. Tomasz Golob pierwszy zdobywa 3 punkty, 2 punkty zapisujemy Toniemu Rickardsonowi, 1 punkt dla Johnsona, bez punktów w wyścigu 15 Piotr Protasiewicz. Proszę Państwa, zatem wyścig remisowy 3-3, a całe spotkanie wygrywa Apator Adrian Toruń 47-43. Zawiodłem w ostatnim wyścigu i to tutaj kładzie taki trochę cień na cały mój występ w biegach poprzednich, gdzie było, uważam, że dobrze. Można było ratować punkt, czego nie zrobiliśmy, czy nie zrobiłem. Jednak no, nie mogę brać całej odpowiedzialności na siebie, bo wszyscy pojechali na moim poziomie, to mecz był do wygrania. Cieszę się, że dzisiaj wygraliśmy na, w zasadzie na polu bitwy naszego odwiecznego rywala z Zamiedzy. Teraz będziemy czekać na rewanż w Toruniu. Myślę, że Bydgoszcz będzie chciała się odwdzięczyć. Tak więc proszę Państwa, w szóstej kolejce drużynowych mistrzostw Polski roku 2001 Apator Adrian